Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym Q&A, czyli zadawanie pytań. Nasz kandydat na prezydenta jest gotowy Dzień dobry. na przyjmowanie twardych Państwa ciosów. Ja na sam początek może zapytam naszego kandydata, czy przestraszył się Pan nowego kandydata, Pana Trzaskowskiego? Nie. Jest mi obojętne, czy będzie pan Trzaskowski, czy pani Hidewa Błońska, czy ktoś inny. No oczywiście dla Platformy lepiej, jeżeli jest pan Trzaskowski, no bo tamto to była pomyłka, znaczy już tam albo próba samobójcza. Ale mnie to kompletnie nie interesuje. Znaczy nie przeszkadza mi ani jedna, ani druga osoba. Także nie sądzę, żeby pan Trzaskowski. Gdzieś moje głosy przyszły na pana Trzaskowskiego albo odwrotnie. No. Krótkie pytanie, a właściwie trzy. Czy uważa pan, że prawo ochrony konsumentów jest tak naprawdę dużym polem do popisu dla firm przez istniejące luki prawne i czy nie należy tego zmienić? Znaczy, zapewne rozumiem kierunek tego pytania, żeby zwiększyć prawa konsumentów w tym sensie. Moim zdaniem ono jest źle skonstruowane, bo te prawa konsumenckie to są takie, że często nieuczciwie się je wykorzystuje przeciwko firmom, a bardzo często nie da się z nich z drugiej strony skorzystać ze względu na ich albo skomplikowaność, albo tam różnego tego typu rzeczy. Jedno, czego mi brakuje w prawie konsumenckim i w ogóle w prawie związanym z handlem, to, że tu nie chodzi o jakieś restrykcje, że firmy mają tam robić coś takiego, jakieś tam specjalne rodzaje związków chemicznych czy coś takiego, bo moim zdaniem mogłyby sobie robić co chcą, nawet z arszeniku, ale brakuje mi tego, że nie ma ochrony do informacji. Nie zmusza się firm do tego, żeby naprawdę informowały, co zawiera dany produkt. To jest problem, bo to, że tam jakieś, że nie chodzi tylko o prawo konsumenckie dotyczące ubrania, ale tak samo sądzę, że bardziej nawet jedzenia. To w tym jest właśnie problem, że ja chciałbym wiedzieć, co tam jest zawarte w tym jedzeniu. A firmy potrafią uciekać od tego i prawo nas nie chroni przed tym. To by było wystarczające, gdyby było wiadomo, że to jest niesłychanie restrykcyjnie i pilnowane, to zlikwidować wszelkie zakazy, nakazy związane nawet z jedzeniem. Pod warunkiem, że tam jest naprawdę bardzo pilnowane i niesłychanie surowo karane, jak brak informacji na temat jedzenia. Typu nie to, że skąd pochodzi, bo to już tam częściej bywa, prawda? Ale tak naprawdę, jakie są składniki tego jedzenia, nie? Czy to nawet choćby to, co ludzie mają pretensje do żywności tej modyfikowanej genetycznie. Obojętnie, czy mnie się to podoba, czy nie, ta informacja ma być, skoro ludzie się boją tego, a przecież inaczej nie rozpoznają tego, a tego nie ma. Więc po prostu to jest jedna z najważniejszych, najważniejsza rzecz, jaka powinna być położony nacisk, to zwielokrotnić siłę tego, żeby było, a reszta, tak szczerze powiedziawszy, to wiele spraw konsumenckich jest niepotrzebnych i szkodliwych gospodarce. Czy państwo powinno stworzyć swój własny innowatorski projekt związany z ochroną przyrody przez różne podmioty? Systemy EMAS czy ISO 14001 są bardzo sformalizowane i bardzo mało podmiotów bierze w tym udział. Ale w ogóle mnie tego typu sformalizowanych jakichś programów, to ja bym to wywalił na zbity łeb. Po prostu państwo ma mieć Ministerstwo Ochrony Środowiska i swoje agendy i urzędy z tym związane. Tylko nie takie głupie teraz, które się zajmują papierkami, tylko takimi, które naprawdę dbają o środowisko. Nie chodzi o to, żeby pieczątka była ważna, tylko chodzi o to, żeby na łące koło mnie nie leżały odpady śmierdzące albo tam trujące. To samo, żeby nie walczyć, że ktoś w kominku zapali drewnem, czy nawet ogrzewanie, a dobry piec ma węglowy. Szaleństwo w tą stronę, bo przecież są lepsze i mniej smrodzą i nie wiem, jakie znakomite inne piece. Tylko, żeby nie było tak, że ktoś rzeczywiście, patrzę się, jeżeli ktoś pali śmieciami, albo tam na przykład naprawdę zatruwa wodę, czy powiedzmy spuszcza z hodowli do rzeki trucizny,
to żeby była błyskawiczna reakcja i bardzo surowe kary z tym związane. Ale w takich przypadkach, a nie tylko dlatego, bo ja mam papier, mogę spuszczać trucizny, bo mam papier o podkładkę, ktoś mi podpisał. No to, to co się w tej chwili dzieje. I te programy nic tu nie dadzą. Właśnie te programy są po to, znaczy po to, no. Dla ludzi, tych, którzy chcą kombinować, służą temu, że oni jak załatwią sobie jakąś podkładkę, podpis, pieczęć i tak dalej, to mogą truć jak chcą, no po prostu, no. Jak wiecie Państwo, będę miał certyfikowaną ekologicznie żywność, to to może być, tak jak mówiłem, sam arszenik czy cyjanek, a będę mógł takie coś wypisywać. No po prostu w tej chwili jest taka paranoja. No. Jaki sektor gospodarki narodowej powinien być w pierwszej kolejności rozwijany i dlaczego? Sektor rozwijany. Otóż ja nie idę tam po to, żeby rozwijać jakiś sektor gospodarki narodowej. Ja tam idę, żeby umożliwić rozwój tych sektorów. Czyli zlikwidowanie obciążeń i przede wszystkim, co państwo złego robi, co jest właśnie tragedią i trucizną dla gospodarki, to to, że państwo nałożyło kagańce na tę gospodarkę. Po prostu należy je zdjąć. No co to znaczy, mam ja rozwijać jakiś sektor gospodarki? Ja jako prezydent mam co budować, samochody robić, albo tam, albo ja wiem, no węgiel wydobywać, no. Nie, mam po prostu spowodować, żeby te kagańce podatkowe, te zezwolenia, te wszystkie koncesje, te układy, które są, prawda, żeby one znikły, żeby ludzie mogli to robić, no one się rozwiną, te sektory wszystkie, jak ktoś się lepiej rozwinie, ten będzie lepiej, lepszy, no. Nie tam fiora w nogę, który się będzie szybciej rozwijał, byleby się wszystkie szybciej rozwijały. Czy uważa pan, że Platforma może odzyskać część elektoratu? Pyta pan Konrad. Tak, może. Jakąś część może. Po usunięciu pani Kidawy. No, blokowali tą Kidawą ten elektorat, nie? No to tak, no troszeczkę tak. No. A ja w jakimś stopniu to ja oceniam, że w niewielkim, ale tak. Pan Michał pisze, dobry wieczór, życzę powodzenia w wyborach. Dziękuję. Ma pan mój głos. Dziękuję bardzo. Witam, krótkie pytanie, pan Bartosz. Niczym nieograniczona wolność, czy powinna mieć ona jednak swoje granice? Uważam, że nieograniczona wolność prowadzi do anarchii. Co pan o tym sądzi? Znaczy, oczywiście, że tak. No, w życiu nie mówiłem o jakiejś nieograniczonej wolności, bo pojęcie takie bez... No, anarchistyczne można powiedzieć, jak pan mówi, nie? Zawsze mówię, no, przede wszystkim trzymajmy się tej zasady, że wolność w mojej pięści ograniczona jest bliskością cudzego nosa, no. Ja mogę robić co chcę, byleby komuś innemu nie szkodzić, a to jest dość szerokie pojęcie szkodzenie. No, prawo budowlane, no, kretyńskie, ja muszę spełniać przeróżne wymogi, na kolanach klękać tam przed wyliczeniami i inżynierami, a przede wszystkim przed urzędnikami. Więc oczywiście, że to trzeba wszystko wywalić, ale muszą pewne rzeczy zostać. No, nie może być tak, że ktoś ma budynek, a ja obok na swojej działce, nawet wąskiej, buduję coś 20 razy wyższego i on nie ma już słońca, nie ma niczego. Albo ja robię podkop na granicy i jemu się wali budynek, prawda? Więc tego typu, bo fundamenty pękają, nie? Więc pewne tego typu ograniczenia muszą być i to musi być w jakiś sposób zabezpieczone, to bezpieczeństwo innych, prawda? Nie mogę robić wszystkiego, co chcę, no. Poza tym zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jak się rozszerza wolność, czyli robię co chcę, to tym bardziej trzeba zwrócić uwagę na odpowiedzialność. Znaczy, bo nie wiem, w zagrodzie stado owiec, ono jest w ogóle za nic nieodpowiedzialne, mogą robić co chcą, co im pozwoli pan, czyli niewiele, i za nic nie odpowiadają. No. I ludzie, jeżeli będą na łańcuchu i siedzieli, to odpowiedzialności nie potrzeba na nich składać. No wiadomo, ma się ich pod batem, nie? Jak oni są wolni, to muszą sobie zdawać sprawę, że są też odpowiedzialni za swoje czyny. Jak coś złego zrobią, to muszą ponieść karę. Także to nie jest tak, że wolność jest niczym nieograniczona. Nie. Ograniczona bliskością cudzego nosa, krzywdą innej osoby. Witam. Czy demokracja jest pana zdaniem najlepszym ustrojem politycznym? Nie, no to już wielokrotnie mówiłem. Jest to jeden z gorszych ustrojów politycznych. Historia nas uczy, że czy to był ustrój, czy to była monarchia, czy to było... Wiecie państwo, w niewolnictwie bywało lepiej niż w demokracji nieraz. Ale uczy nas historia, że feudalizm, tego typu rzeczy przetrwały wieki, funkcjonowały, miały swoje wady, miały swoje zalety.
Ale jak przyszła demokracja, ona bardzo krótko trwa, to w żadnym kraju zarządzanym demokratycznie nie trwało długo, póki nie dochodziło do hekatomby mordów ludzi i tragedii. Tak demokracja zadziałała we Francji, rewolucja francuska i to, co się potem działo, chyba najgorszy moment w historii świata ludzkości. To nie Niemcy wymyślili, prawda, mordowanie ludzi i używanie ich włosów, zębów i tam tak dalej. Nie. W rewolucji francuskiej ubierano, cały prawie ich parlament ubierał się w skóry szłanów. Ludzi, najlepszej części ludzi, bo mordowali, tam było ludobójstwo, prawda? Z ich skór mieli czapki po prostu, nie? Wymordowali cały naród, wymordowali ogromną rzeszę Francuzów pozostałych w imię, no czego? Demokracji, równości, prawda? Egalité, i mordowano ludzi. Powiedziano, zresztą sam Robespierre mówił, że gotów jest zmordować 80% Francuzów, byleby by ta równość była, nie? Więc to samo demokracja zrobiła w Rosji, nie? Cóż to, jak nie demokracja de facto, albo inaczej, przyzwolenie ciche na bandytyzm ludzi. Właśnie jak ktoś pozwala na niegodziwość, to w niego trafi ta niegodziwość. Najgorsze rzeczy, jakie się wydarzyły, też tam, nie? A cóż Hitler? No przecież on był demokratycznie wybrany. Jeszcze Niemcy za nim głosowali, trzymali łapki w górę. No więc demokracja zrobiła najgorsze możliwe zbrodnie ludzkości, jakie były. To demokracja. I mimo tak krótkotrwałego jej istnienia. Jeżeli ktoś myśli, że demokracja była w Grecji, że było wspaniale, to nie, tam nie była tyle demokracja, tylko tam była demokracja dla obywateli. W Grecji było 10 razy więcej ludzi, prawda? Byli niewolnicy, byli... Jakoś się o tym nie mówi, że tam że to był ustrój niewolniczy. No tam byli, biedota była, ale byli normalnie, kupowali niewolnicy i tak dalej. I była warstwa obywateli, którzy głosowali tam, powiedzmy, załóżmy, że wspólnie jakieś tam cele sobie wyznaczali. No to taka była demokracja, jak wspominamy, ci co tak krzyczą na niewolnictwo, jaka to podłość i tak dalej, może i tak, ale jakoś wychwalają Ateny, prawda, i ateńską demokrację. No. Więc demokracja jest złym systemem, bardzo złym, statystycznie monarchia zdecydowanie chyba tu góruje, ale nie konstytucyjna, tylko prawdziwa monarchia, nie dziedziczna, góruje nad demokracją. Trudno jest w tej chwili do tego wrócić w Polsce. Ja teraz nie będę tego głosił, bo bym dużo stracił. Chcę zmieniać Polskę, a nie chcę przez zbyt ostre wystąpienia stracić głosy. I nie widzę możliwości zrobienia, więc nie pcham się do tego. No. Ani do dyktatury, ani do królestwa. Więc zostaje mi niestety demokracja, bo jestem za słaby, żeby to zmienić. W królestwach tyranii również byli, w cesarstwach. Tak, ale statystycznie bez porównania mniej było tych zbrodni niż w demokracji. Tym bardziej, że my jesteśmy hulawi z tą historią. Nikt nie mówi o okresach 100 lat, 200, gdzie się żyło wspaniale, grzecznie i bogato. Wybiera się, bo to jest ciekawe, wybiera się tam, gdzie były mordy, gdzie coś się zmieniało w sposób dramatyczny. I taką historię dawno znamy. 99% tej historii nie znamy, bo ona nie była taka ciekawa, nie było morderstw, więc znamy tylko tą część, nie? Więc jak to porównać historię, to kilku tysięcy lat, to demokracja jest prawie że najgorszym ustrojem, właściwie chyba najgorszym. Pan Janusz pyta, jak pana zdaniem można by było rozwiązać kwestie medycyny? Tak jak w USA prywatna ubezpieczalnia plus prywatne kliniki, czy jak w Niemczech system mieszany, na przykład państwowe ubezpieczenie w formie bonu plus prywatna klinika? Oczywiście, że prywatne po prostu, bo jeżeli jest mieszany, proszę państwa, no to jest prosta sprawa. Załóżmy, że jest cała tak zwana służba, no bo co za nazwa służba zdrowia, jest państwowa, nie? Jest to bardzo źle. Ludzie muszą ogromne pieniądze wpłacać. Nie mają pieniędzy oczywiście na żadne inne leczenie, bo muszą płacić, nie? A tej służby zdrowia nie mają. No. Czekają 3 lata na jakieś profesjonalne badanie, czy na coś, umierają w międzyczasie. Nie ma tej służby zdrowia, bo to jest państwowe, czyli dziadostwo. No. Rozłazi się to tak jak za komuny, nie?
Z drugiej strony, jeżeli jest czysto prywatna, no ludzie płacą, teraz nie wnikam skąd mają pieniądze, powiedzmy na to, bo to za chwileczkę. I jeżeli jest prywatna, to ona zwykle jest sprawna. Jak się zapłaci, to ma się leczenie, ma się badanie, ma się wszystko na czas, błyskawicznie, nie? My chcielibyśmy, żeby było tak jak po tej drugiej stronie, więc robienie czegoś w połowie, to znaczy, że jest gorsze niż tamto, lepsze niż to, no ale dlaczego nie może być całkowicie lepsze? No, wiadomo, no świat nie jest zero-jedynkowy, gdzie się idzie, w jakimś, jak się przechodzi na jakiś inny ustrój, na inny sposób działania, to stopniowo, no to oczywiste. Więc mieszany jest gorszy niż taka prywatna. Ale dlaczego ta prywatna też może być po prostu? Ktoś powie zaraz, że ludzie biedni albo tego. No więc nie, no bo są biedni właśnie dlatego, że jest państwowa. Bo z nich zdarto skórę po prostu, bo jest droższy chleb, bo jest droższe mięso i masło i cukier, a równocześnie są mniejsze pensje. No bo w podatkach musi iść na tą służbę zdrowia. No. Jak im się to odda, to ich będzie stać na prywatne ubezpieczanie. Albo jak ktoś chce, to nie chowa do skarpety i w ogóle nie jest ubezpieczony, tylko będzie miał dużo pieniędzy i zapłaci. Bo nie każdy jej policzy, ile z pensji zabierają mu miesięcznie na to zdrowotne ubezpieczenie. Nie sobie policzy 10 lat takiego odkładania. Ludzie, to są setki tysięcy złotych. Po prostu na jedną osobę, nie? Z małżeństwa na przykład, z drugiej to samo, nie? Naprawdę za te pieniądze stać nas byłoby na leczenie, jakby nam oddano. Pani Katarzyna pyta, co pan sądzi o finansowaniu kościoła przez państwo. Jest pan za czy przeciw? Przeciw. Jestem przeciw finansowaniu, już tu mówiłem, bo to takie jedno powiedzenie przeciw, to ktoś pomyśli, a jestem przeciwko kościołowi albo coś. No właśnie nie. Ja się boję o kościół. I już to no w takim razie, skoro odpowiadam, muszę coś odpowiadać. Przepraszam za przydługi wywód. Otóż religia w szkołach jest szkodliwa dla kościoła. Przykładowo, tu finansowanie, ponieważ kapłani nie przestali być kapłanami, są urzędnikami Ministra Edukacji Narodowej, bo i mają pensje z budżetu państwa. Oni już nie są księżmi. Dzieci chodzą na religię, już nie jak ja chodziłem do kościoła i wiedziałem, że idę na religię i tam mnie ksiądz uczył, tylko w szkole to jest jeden z przedmiotów, na który można iść na wagary, w ogóle na niego nie zwracać uwagi, religia umiera. Jak mój kolega w Tobolsku, wielka parafia, mało Polaków tam, pozostałości po historii, i tam żył przecież tego, co na tacę mu dali, a bardzo mało ich było. Ale tam wiara była prawdziwa. Przeniósł się do Wiednia, no bogaty kraj przecież, gdzie tam Tobolsk, prawda, a ten. To mówi, on uciekał z tego Wiednia, bo mówi, no tam już nie ma kościoła i chrześcijaństwa. Księża wszyscy mają pieniądze z budżetu państwa. Z podatków niby zadeklarowanych przez ludzi, ale raz się zadeklaruje i płaci się do końca życia. I tak, ludzie nie mają potrzeby iść do kościoła, bo właściwie oni już teraz w podatkach im wzięto, to zanikło. A zresztą kościoły są zamknięte praktycznie 24 godziny na dobę w Wiedniu, bo księża też tych miernych już nie potrzebują. Pensje mają właściwie tam, no czasem jakąś mszę zrobią, prawda, i tak dalej. Umarł kościół w Wiedniu. I to z powodu kościoła. Uważam, że finansowanie kościoła przez państwo jest nieprawdopodobnie szkodliwe dla kościoła i chrześcijaństwa. Ktoś chce zniszczyć kościół, finansuj go z budżetu państwa. Pan Stanisław, w jednym z wcześniejszych spotkań Q&A wspomniał pan, że studiował pan informatykę. Jaki język programowania jest panu najbliższy i dlaczego? No, proszę państwa, to były dawne czasy. Tam był Pascal, tam był tego typu rzeczy. No tego właśnie praktycznie już nikt nie uczy, nie? Przecież mówimy o latach, tutaj był cyber w Krakowie, pewnie, że gdzie indziej nie było jeszcze gdzieś Odry. Jak ja poszedłem na studia, to jeszcze Odra była, tylko się kończyła, prawda? Więc i super nowoczesny ten cyber się pojawił, ale języki programowania były i maszynowe, takie podstawowe, pierwotne, prawda? No niby każdy musiał, nikt tego nie chciał, bo to niczemu nie służyło. Tego nikt już, jeszcze ten typu assembler, no to jeszcze jakiś tak połowiczny język, to może niektórzy się uczą, bo potrzebują tego do tworzenia programów, prawda? Mówię o gęstości języka, w sensie od zera do zerojedynkowego do używania innych programów do tworzenia języka, nie? A tak, no to właśnie to góra, co była, to był Pascal, no Fortran, Pascal, bo to były tego typu rzeczy. Ale to już nie ma dobrego łącza z dzisiejszym działaniem, także...
Pan Mateusz pyta, jakie są pańskie relacje z Januszem Korwin-Mikke? Czy to prawda, że szantażował go pan słowami, jak nie dacie mi pierwszego miejsca na liście, to wam zrobię takie świństwo, że mnie popamiętacie? Potem rozpadło się KNP. Czy to prawda i jak wyglądała historia rozpadu tej prawicy i dlaczego rozpadła się, gdy miała 10%? Nie wiem w ogóle, co to w ogóle, potem się rozpadło KNP. No to muszę znowu powiedzieć, jak było. No, po prostu no, w 2014 roku weszliśmy do, mieliśmy dobry wynik, 70% Europarlamentu. Witaliśmy się z gąską, że no w takim razie do parlamentu, no to wygramy i tam przejdziemy. Mieliśmy nawet, jakbyśmy weszli, to gotów byłem zrezygnować z tamtego, byle być w tym Sejmie, nie? No ale w końcu, pół roku później, pan Korwin-Mikke no postanowił, że tam były dwa elementy. Jeden element taki, że no nie do końca zgadzał się z zasadami, że cel nie uświęca środków. To była jedna sprawa, że część starszyzny w KNP nie zgadzała się z nim. A na dodatek, ponieważ no, widać było, że niewystarczająco rządzi w partii, no bo właśnie nie mógł przeprowadzić niektórych spraw, na które nie zgadzała się starszyzna, no to zaczął zakładać nową partię, twierdząc, że no, ona się będzie nazywała Kongres Nowej Prawicy, a ta partia umrze śmiercią naturalną, a tam będzie miał pełną władzę, nie? No to w związku z czym zebrało się konwenty i zmieniło prezesa. Został odwołany pan Korwin-Mikke, powołany pan Marusik. Pan Korwin-Mikke to zaakceptował normalnie, to trwało ze 3 tygodnie, ale po 3 tygodniach nagle się okazało, że on tego nie akceptuje. No i tyle. No i założył tą swoją partię. Ta partia była. Pojawiły się oczywiście różnego rodzaju trollowania, no bo było pytanie, czy my się rozeszliśmy i tak dalej. No to tam znalazło się parę ludzi w partii Korwina. Nie będę wnikał, czy za jego poduszczeniem, czy bez jego wiedzy. Nie będę w tej chwili tego oceniał, niech każdy sobie to oceni sam. Więc no były takie na Kongres Nowej Prawicy różnego rodzaju dziwaczne ataki i śmieszne. A potem przyszedł czas, minęło 3 lata, spokojnie było. Ja bardzo dobrze współgrałem z panem Januszem w Parlamencie Europejskim. Wspólnie ustaliliśmy plan głosowania. My we dwójkę właściwie mieliśmy dokładnie identyczny pogląd i czasami wzajem cedowaliśmy na siebie decyzję w parlamencie. Potem w końcówce pan Korwin odszedł. Dobrze z nim żyłem. Ja tu co roku organizuję turnieje strzeleckie tego typu. Przyjeżdżał do mnie, mile żyliśmy. Przyszły wybory do Europarlamentu. Ja tam zgłosiłem do Korwina, że może byśmy się spotkali, może wspólnie byśmy poszli. Na co zrobiło się takie spotkanie, zaproponowali w Warszawie. Ja pojechałem na to spotkanie. Nie sam, kilka osób byliśmy razem, także sam nigdy nie rozmawiałem, więc to a propos świadków. No i tam żeśmy zaczęli rozmawiać, że może dobrze było oni, że już są to poukładane, mają tutaj miejsca jakieś takie, no coś takiego zaczęło się, ale nie było mowa o konkretnym miejscu, o czymś takim, ogólnie, nie? Ja mówię, no to dobra, no i żeśmy ustali, skoro jakieś problemy są, jakieś mamy żądania każdy, no, albo jakąś ocenę, to, bo na szybkiego się nie da tu nic porozmawiać, jedziemy do domu, każdy mailem wysyła swoją propozycję współpracy, jakby ona wyglądała i tak dalej. Narodowcy zresztą byli bardzo chętni do tego. Druga strona też wysyła i dogadamy się jakoś i ten. No ja przyjechałem do domu, no, ułożyłem jakieś tam propozycje, wysłałem do nich, ale do wszystkich, którzy byli obecni, był tam pan Kulesza, był pan Korwin, był pan Mecen, był pan chyba Bosak też był. I na od nas byłem ja, pan Norbert, pan Ksiuk, chyba pan Sieran, zdaje się, to już nie pamiętam, 4 osoby, no mogę sprawdzić, na tym spotkaniu fizycznym. No i ja tu potem dwukrotnie upomniałem, że no chciałbym jakąś informację, bo zakładam, że mamy iść, a ucieka czas, nie? Dalej nie uzyskałem odpowiedzi, natomiast pojawiły się na forach i na stronie pana Janusza Korwin-Mikke. Po pierwsze, opowieść, jak się odbyło spotkanie. Pamiętam, pan Berkowicz to opowiadał. Nie był na tym spotkaniu pan Berkowicz, ale wiedział, że ja tam zażądałem jakiegoś miejsca albo coś takiego, co jest kłamstwem zwykłym. No ale mniejsza tym. Nie był, ale wiedział i zaczął to pisać. No i zaczęło się trollowanie na nas od strony właściwie. No, zdziwieni byliśmy, no bo. Po co to? No po co kłopoty robić? Więc nie odpowiadaliśmy specjalnie na ten temat i tyle, no.
No i nie doszło do współpracy. No szkoda, no. No mam nadzieję, że dojdzie jeszcze, no. Pan Stanisław pyta, dzisiaj ogłoszono, że nowym kontrkandydatem na fotel prezydenta jest pan Rafał Trzaskowski. Jak dobrze wiemy, pochodzi on, jak i Andrzej Duda, pana skromna osoba, czy Władysław Kosiniak-Kamysz z Małopolski. Co pan sądzi na temat wspólnej debaty małopolskich kandydatów? Bardzo bym chciał. Co on, tego nie wiedziałem w ogóle, że on z Małopolski pochodzi. Teraz się dowiedziałem, dziękuję. Bardzo bym chciał, ja bym chciał jakąś debatę, żeby można było, żeby była debata, żeby można było zadać pytanie, odpowiedź. No, no chciałbym, bo no, no wiecie Państwo, że no czuję się na siłach, no rozniósłbym ich po prostu, nie? Więc oni się nie zgodzą na debatę, no więc, ale chciałbym, ja, naciskajcie, niech będzie, żeby była debata, no to natomiast nie wierzę, ani Kosiniak-Kamysz się nie ośmieli, ani Trzaskowski, on prędzej, on jest trochę zadufany, może by się ośmielił, ale to mu wybiją z głowy, jak będzie chciał, prawda, że zbyt wielkie ryzyko. Pan Duda, no też nie zgodzi się na debatę ze mną, więc ja to wiem, no. I oni sobie zdają z tego sprawę, no. Mają, po prostu mam za dużą przewagę i rację po swojej stronie mam, co bardzo ułatwia debatę i doświadczenie i w debatach i w logicznym rozumowaniu, no także to tutaj, przepraszam, że tak mówię, no ta moja skromność nieprawdopodobna pozwoliła mi to powiedzieć. Co pan sądzi na temat szkolnictwa wyższego w Polsce? Czy jeśli zostałby pan prezydentem, to czy dokonałby pan jakiś, ale tu coś się urwało. Cokolwiek by tam nie było, wiem o co chodzi. No oczywiście, to jest to, co się dzieje, to jest skandal. W tej chwili dofinansowani są studenci dla każdej uczelni, od łeba. Im ma więcej studentów, tym ma większe dofinansowanie. W związku z czym rozwinęło się tych uczelni ponad miarę. Poziom spadł dramatycznie. Gdzieś tam niektóre uczelnie jeszcze trzymają gdzieś tam w jakimś jednym wydziale jakiś poziom, ale tak generalnie to potwornie spadł. Potworzyły się też uczelnie z idiotycznymi kierunkami, jakiś tam magister nie wiadomo czego, prawda? No, nie chcę wymieniać nawet tej działalności, bo nie chcę urażać kogoś, który porządną ma działalność, ale no, że magister od czegoś tam to przesada. Więc poziom jest tragiczny, ale to jest jedna zła rzecz, co się stało, prawda? Druga i ten papier przestał mieć wartość jakąś, magisterium czy tam tego typu. A z drugiej strony, no nie wiem, nie mniej tragiczne, a nawet może jeszcze gorsze, jest to, że ogromna liczba pieniędzy idzie na to z podatków ludzi. Z podatków ludzi, którzy pracują uczciwie gdzieś w fabryce, w kopalni, nie wiem, szyją ubrania czy sprzedają w sklepie. Oni muszą płacić za studia tych studentów, którzy mają takie lekkie studia, bo cóż to za studia bez poziomu, prawda? Bo ci studenci potem pokazują im papier, mamy magister jestem, a ty jesteś byle tam robotnik, prawda? Za ich pieniądze się uczą. A ci studenci, którzy uczą się na tych wydziałach, które jeszcze poziom utrzymały, albo bo są bardzo cenione, na przykład lekarze czy tego typu, potem wyjeżdżają za granicę, za nasze pieniądze wykształceni, wyjeżdżają, żeby budować potęgę innego kraju. No, to, co się dzieje, to jest jakiś skandal niewiarygodny. No, to jakby studenci nie mogli sobie wziąć, jak w normalnym, uczciwym kraju, gdzie firmy, gdzie nie ma tylu studentów, no bo po co tak mnożyć, ale nie za tym. Gdy firmy finansują stypendium studentowi po to, żeby potem odrobił w ich firmie, prawda? Gdy studenci biorą pożyczkę, ale kończą studia, muszą tą pożyczkę oddać, prawda? Ale nie ma problemu, żeby nawet biedny student funkcjonował, nie? Zwłaszcza taki, to się lepiej uczy, bo i stypendia są uczelniane, nie? Na Zachodzie tak jest przecież. Oczywiście część może bimbać sobie, słabo się uczyć, zapłacić za studia, nawet nie biorąc pożyczki, jeśli rodzice mają pieniądze. Jego sprawa. Ale zmieńmy tą sytuację, trzeba jednego dnia uciąć. Zero finansowania studiów. Koniec. Dobry wieczór, panie Stanisławie. Mówi pan na pole czy na dwór? Ja wychodzę na pole, bo w Małopolsce dwory, my wiemy, co to były dwory. To były dwory szlacheckie, na dwór się nie wychodziło, więc jeżeli wychodzi się, to na pole.
Jakie ma pan pomysły na skuteczne... Przepraszam za złośliwość. Jakie ma pan pomysły na skuteczne zmniejszenie długu publicznego? Co pan sądzi o akcji pana prezydenta Majchrowskiego, który, aby zmniejszyć dług, gasi w Krakowie każdego dnia wszystkie światła od północy? Wiecie państwo, ja mieszkam w cichej okolicy, ja się jestem zachwycony, że nie świecą się światła, ale to ja, no. Ja tak mam, no niektórzy może by woleli, światło jest za dużo. Ale to nie ma nic do rzeczy z punktu widzenia oszczędności, bo są krople w morzu potrzebne, no to są bardzo małe, to są raczej na pokaz oszczędności, no bo i na pokaz dosłownie znika światło, nie? Widać jak oszczędzamy, nie? To są małe wielkości rzędu tam, powiedzmy, no coś tam jest, to ze 3 miliony miesięcznie, czy tam coś takiego, więc z tych oszczędności jest, no, można zbiera się z tego 30 milionów rocznie, nie? Ale przy budżetach jest wiele miliardów złotych, gdzie to jest to w ogóle niezauważalna wielkość, nie? Więc nie, to jest bardziej na pokaz. Natomiast jak można, jak rozumiem, ja to powiedziałem, co sądzę o tym gaszeniu. No a teraz jak, co można zrobić, żeby dług publiczny zmniejszyć? No po pierwsze, go nie zaciągać więcej, to jest, od tego trzeba zacząć. Po drugie, należy te oszczędności wprowadzić związane z administracją. To jest to. Po trzecie, trzeba natychmiast uciąć wszystkie te spółki. No, nie mówiąc o wydatkach tych właśnie, to przed chwileczką było mówione, te studia. No. Szkolnictwo wyższe, mówię o wyższym. No to są potworne pieniądze, które państwo musi płacić, prawda? I to nie wiadomo dlaczego i co. I bez żadnego zysku zresztą. Płacimy nawet za obcokrajowców, którzy tu przyjeżdżają, ale to jest osobna sprawa. Więc to są proste, oczywiste zyski. Te prywatyzacja wielu dziedzin oczywiście odciąża budżet państwa natychmiast, prawda? Dlatego też nie można brać podatków, no bo jak jest odciążony, to niby z jakiej parafii. Ale wystarczająco zostanie, żeby przestać zadłużać się i żeby zacząć spłacać różne rzeczy, nie? Oczywiście przecież państwo ma w tysiącach spółek udziały. To należy natychmiast sprzedać, no ale trzeba wywalić z tych funkcji tam różnych, tych, oni tam będą zębami i pazurami się trzymali, ale zwykłą jedną ustawą można to załatwić i żadne ich pazury i zęby nie te, na tych wspaniałych miejscach, w radach nadzorczych, zastępcy prezesów, zwykle to zastępcy, bo to nam często są ludzie, którzy się nie znają na tym, co tam mają robić, więc to w ten sposób. Ale w radach nadzorczych to już sobie mogą być, prawda? I tam te pensje są nieograniczone w górę. No. I to są tysiące spółek, dziesiątki tysięcy miejsc płaconych sumarycznie przez państwo, nie? Natomiast sprzedane spółki, no to nagle się są pieniądze, które mogą wspomóc fundusz emerytalny. Przecież z budżetu idzie na emerytury straszne pieniądze, no to tu jest następna oszczędność, prawda? Którą trzeba natychmiast zrobić, nie? Bo to są wypracowane pieniądze przez emerytów. No te spółki jednak skądś były, prawda? Nie możemy sobie je wziąć i sprzedać i przejeść po prostu, no. Wydać na cokolwiek innego. To są rzeczy, które były tych ludzi, no. Z ich pracy, lepszej czy gorszej, ale z ich. A teraz co mam powiedzieć, że mają umrzeć z głodu? No tak nie może być, no. Więc oszczędności, możliwości oszczędności to jest, no w ułamku sekundy się je robią po prostu, byle zdecydowaną ruch zrobić. Właśnie ta, kurczę, ta zniszczenie gospodarki, ten koronawirus, jest świetnym, oczywiście nie, że on jest, tylko że świetnym pretekstem do tego, żeby ruszyć tą gospodarkę, gwałtowne ruchy zrobić, tak jak mówię. Jest, być może to się już nie powtórzy, taka możliwość mentalno-gospodarcza. Jak teraz. Jest taka możliwość. Idealny nie teraz właśnie, żebym został prezydentem, to się da zrobić po prostu. Czy grywa pan w szachy i czy woli pan ciepłą, czy schłodzoną wódkę? Drugie pytanie śmieszne, ale znam potencjalnych wyborców, których można kupić poprawną odpowiedzią. Pozdrawiam. To jest dobra, no. No najpierw trzeba było pan, powinien pan powiedzieć tą poprawną odpowiedź tych wyborców, a potem się pytać, to byśmy zrobili machnią, prawda? Więc tak, gram w szachy, nawet a propos tych ciągłych pytań o Korwina, grałem z nim kiedyś przeciwko takiej mistrzyni Europy, ale młodzieżowej właściwie, ale ona grała symultanę, a myśmy grali jako ci przeciwnicy jej, ale to pamiętam, żeśmy grali, bo ja sam z Korwinem nie grywałem w szachy. Ale bardzo lubię szachy. No niestety ostatnio też prawie nie gram w szachy i to jestem zły. No ale to jednak szachy to nie był taki mój poziom jak typu bridge, no bo to jednak jestem amatorem. No. Do zerówki czy nawet jedynki się nie nadaje.
tam przez moment, kiedy trochę się pouczyłem otwarcie, jak rzeczywiście byłem w sanatorium, 6 tygodni poświęciłem na to tylko to, to nagle podniósł mi się tam poziom o 3 stopnie, ale opadł z powrotem. Także lubię grać w szachy, wódkę pijam, bywa, że pijam ciepłą, ale uwielbiam nie tylko, że zimną, ale zmrożoną w sensie do minus 20-30 stopni. Taką wódkę to jest, mówię o czystej wódce oczywiście, nie o, o jakichś innych. Dzień dobry panie Stanisławie. W jaki sposób uratować katastrofę demograficzną Polski? Za kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat jeden pracujący będzie wpłacał składki na kilku emerytów. Dziękuję za odpowiedź. No, to trzeba zobaczyć, a skąd się wzięła ta katastrofa, żeby znaleźć odpowiedź, jak uratować demograficzna. No to trzeba się popatrzeć po świecie, no. Gdzie to jest katastrofa demograficzna, gdzie to nie rodzą się dzieci? No to jak się przypatrzycie, to nie rodzą się dzieci tam, gdzie jest przymus ubezpieczeń społecznych. Może to śmiesznie brzmi, jakaś czarna magia, ale tak jest. Po prostu kraje, które zdobyły za pomocą wolnego rynku bogactwo, zwykle jest tak, że zamieniają się w kraje socjalne. I oczywiście, ale wprowadzają też przymus ubezpieczeń społecznych, bo zaczynają tym ferować. Ludzie po paru latach się przyzwyczajają do tego, że póki jeszcze jest bogato, że faktycznie, no jest, że ja będę miał na pewno emeryturę, nie ma tu potrzeby dzieci mieć. Ja wiem, że to głupi argument, niby się nie po to dzieci ma, ale to działa statystycznie. I jak się popatrzę, to tam, gdzie są bogatsze kraje, które poszły w socjal, bo to te kraje, gdzie jest dużo socjalu, o, dodatki takie typu 500+, to do tego należą. One spowodują zmniejszenie dzietności, no ale to osobna sprawa. Poza pierwszym punktem, gdzie tam wiadomo, no, żeby załatwić te 500+, to urodzimy dziecko, no, ale to jeden moment i koniec. Więc tam, gdzie się są bogatsze kraje, które poszły w socjal, to tam znikają urodzenia. Na całym świecie. Nie w biednych krajach. Nie tam, gdzie nie ma socjalu. Tam, gdzie jest duży socjal, pomoc socjalna państwa i gdzie jest przymus ubezpieczeń społecznych. Tam natychmiast znikają urodzenia. To proszę państwa, co ja będę tu gadał? No, każdy ma dostęp do internetu, nie sprawdźcie sobie to, kurczę. To ja nie mówię tego na wiatr. To jest po prostu, bo to jest tak wyraziste, tak jasne i tak łatwo. To państwo, jaki ma przymus naturalny? Czy jest bogate, czy ma duży socjal, czy jest przymus ubezpieczeń społecznych? 3-4 informacje i jaki przyrost naturalny? Inne państwo, nie ma tego, jest biedne, albo nie ma socjalu, jaki przyrost naturalny? Różnica pięciokrotna, prawda, w górę na rzecz tamtego. Przymus ubezpieczeń społecznych oraz duży socjal powoduje, że nie rodzą się dzieci. Koniec. Po prostu trzeba to zlikwidować, bo inaczej Polski nie będzie za chwilę. Jakie pan widzi realne szanse na wygranie wyborów? Czy uważa pan, że dłuższy czas działa lepiej dla pana? Tak, działa dla mnie. Znaczy inaczej, no teraz jak był 10 maja, to oczywiście, wiecie państwo, no ten wynik, owszem, zdarzył się cud, że tam z jednej strony oczywiście cud w sensie, cud, no szczęśliwy los, opatrzność, chyba mi sprzyja w ogóle, że tam tą kartę wyborczą to ja ujawniłem i tak dalej, więc się gdzieś pojawiłem, prawda? Bo tak to nie słucha się. Druga debata, no to jest, to nazwać cudem, no raczej to mógłbym siebie tu pochwalić, ale jednak też, że to było, no zdarzyło się. No mogło tak nie wyjść, prawda? Że jakiś tam ktoś mnie o szluga zapytał i to się rozeszło potem i PiS postanowił mnie zniszczyć tym, nie? No i oficer prowadzący, jak mu tam, przepraszam... Rachoń. Prawda? No to chciał mi dokopać. No jak mi chciał dokopać, to zrobił mi reklamę taką, że łeb odpada, nie? No więc widać, że tutaj no, kto nie chce mnie kopnąć, to się okazuje, że mi dobrze robi. Ale było mało czasu, no za mało razy mnie kopnęli. No więc do 10 maja pewnie bym miał marny wynik jeszcze, ale z dnia na dzień widzę, że to jest lepiej, więc jeżeli to będzie tam koniec czerwca, no to pewnie, że tak. No nawet być może być tak, że nawet sondażownie zmuszę do tego, żeby mnie ujęły w sondażach. No. Ale jak mnie raz ujmą, to już pewnie może i na kilkanaście procent polecieć. No. Ja wiem, że to wiesz, zaczynam mówić trochę tak, jak ludzie pomyślą, że popisuję się albo coś. No, kiedy wydaje mi się, że nie. Ja być może będę miał mały wynik. Może to będzie 2%, nie wiem. Ale może to być, kurczę, druga tura. Naprawdę, ja mam cały... No, jest mi trudno to oszacować po prostu, nie?
W niektórych przypadkach kandydat, którzy są, wiemy, że mają górne i dolne widełki, nie? Nie przeskoczą góry, nie, bo mur no, nie mniej niż jakiś dół, prawda? Ja właściwie nie mam tych widełek, no. I nie da się oszacować, jak wysoki wynik mogę mieć w górę, a jak i niski w dół oczywiście, no. Wszystko się może zdarzyć. Pan Konrad pyta, skąd wracają Litwini? Z nocnej wracają wycieczki. Jeżeli pan się dopytuje o znajomość literatury, nie wiem, czy... Ale nie, prosiłbym nie robić mi testów z wiedzy takiej, bo to nie jestem tutaj w tym. A co pan na egzaminie szkolnym, zrobił, co by pan zrobił z ogromem materiału i obowiązków w szkołach podstawowych? Co bym zrobił? Po pierwsze, tam jest, wydaje się, że ten materiał jest nie taki jak trzeba. Od tego trzeba zacząć. No, tam go trzeba przesiać i wywalić sporo rzeczy wywalić. Tak, ale ja mówię w tej chwili ogólnikowo. To prawda. Nie wchodzę w szczegóły. I zakończę też tylko ogólnikowo. A to dlatego, że ja w tej chwili znam informacje o materiałach od nauczycieli. Że ogólnie mówił mi, że tam jest za dużo materiału, albo tam, że jest głupi materiał, albo to, że oni już 80% swojego czasu poświęcają na wypełnianie statystyk zamiast uczyć dzieci. To jest osobna sprawa. Więc te statystyki, te wszystkie rzeczy to po prostu jak ręką trzeba odciąć i zlikwidować, a przeczesać materiał pod względem zawartości, bo gdzie nigdzie jest przeładowany, a gdzie nigdzie jest nieprawdziwy po prostu. No. I tyle, ale to przeczesywanie zawartości, co do obcięcia tych zabaw statystycznych i tym podobnych, sam wypełniałem, moja żona, teraz jest gorzej, ale jeszcze parę lat temu, jak wypełniałem żoną te, no ja po prostu zgłupiałem, no. Ja tam, żeby wypisywać, ile tam obecności było, prawda, dzieci w tego dnia, każdego dnia, nie? A ile było dziewczynek, a ile chłopców? A ile, jaki procent stanowił dziewczynki, a jaki chłopcy? A ile tam obecności rodziców, a ile razy rodzic, a ile razy matka była na wizycie? No, byśmy to parę godzin robili za statystykę we dwójkę, za jeden miesiąc, i ja pieprznąłem, mówię, tak jak ja kiedyś tam miałem ciekawe rzecz w Radzie Miasta Krakowa, zrób tak jak ja, wypełnij byle co, to ci ślina na język przyniesie, byle się suma zgadzała w kolumnie na Excel sumował, nikt tego nie przeczyta przecież, nie? No i tak, żeśmy zaczęli robić i skuteczne to było. Rzeczywiście nikt nie czytał, jak się gdzieś źle sumowało, to czasem, dyrektorka czasem mogła zauważyć, że przez coś by się nie zgadza. Ale tak to zawartości merytorycznej nikt nie czytał. I to jest śmiertelna wada w tej chwili szkół, która jest, to znaczy nauczyciele większość czasu poświęcają na papierologię, nie związane w ogóle z nauką, a układany amen układa jak głupi jakiś program dla tych szkół, nie zdając sobie sprawy z rzeczywistości, że to są dzieci. To, no i tyle, no, no i tamto potrafię uciąć jedną ręką, a tu potrzebuję do pomocy ludzi, którzy będą to umieli wyprostować, bo sam tego nie zrobię. Dzień dobry, panie Żółtek, skąd pan się wziął i nigdy o panu nie słyszałem. Jest pan mądrym człowiekiem, pozdrawiam serdecznie z Elbląga. Dziękuję bardzo, no ja w Polsce nie byłem znany, ponieważ ja się zajmowałem Krakowem i okolicą całe życie i tu raczej jestem znany, prawda? Ja w ogóle byłem przywiązany do Krakowa, i uwielbiam, nie wyobrażam sobie zmiany miejsca pobytu. No więc tyle, no więc nic dziwnego, że pan mnie we blogu nie znał, bo ja, wiecie państwo, nie miałem do tej pory, teraz mam, ze względu, bo chciał osiągnąć pewien cel. Nie miałem parcia na szkło. Znaczy, ja coś zrobiłem, tak było w Nowej Prawicy, tak było w UPR-ze. Ja byłem pełnomocnikiem wyborczym, miałem tysiące spraw do załatwiania, znałem się na tym, bo znam się na prawie, na czymś takim, a inni koniecznie chcieli występować przed szkłem, od Janusza, pana Janusza do innych, prawda, no mają parcie na szkło, nie? No to niech sobie będą, jak to lubią, niech mają. Nie widziałem wtedy potrzeby, teraz widzę. Bo jak mam zostać prezydentem, to muszę mieć, nic nie poradzę, muszę mieć parcie na szkło. Więc pierwszy raz w życiu sobie nakazałem parcie na szkło. No i to wszystko. I dlatego teraz mnie można poznać, a dawniej nie. No. Czy ma pan wyrobione zdanie dotyczące zamiany podatku dochodowego na przychodowy? Główny postulat doktora Gwiazdowskiego. Nie. Oraz czy sądzi pan, że najlepszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji byłoby obniżenie stawek VAT, podstawowa z 23% na 15%, zamiast tych wszystkich durszlaków antykryzysowych. Ale to wiecie państwo, dokładnie to, co pan teraz powiedział, to ja w tym programowym czasie, dzień w dzień to szło i właśnie to mówiłem. Jako propozycję, nie?
propozycja likwidacji podatku dochodowego CIT, to prawda, czy tam spadkowego, a VAT na 15%. Obniżenie, to mówiłem. Ale tak od początku odpowiem. Otóż nie i nie. Mówię zamiany dochodowego na obrotowy, czy tam tego typu, prawda? Od przychodów, bo to są blisko znaczne pojęcia. Nie, dlatego że ten podatek byłby równie, po pierwsze, nie powinno go w ogóle być. Od tego trzeba zacząć. Więc chciałbym zlikwidować po prostu ten PIT, a nie zamieniać go na inny podatek, nie? A teraz załóżmy, że nie potrafię zlikwidować PIT-u. Tylko mogę nawet go, to chciałbym go chociaż obniżyć na 10% jednolite, prawda? Żeby nie było i tam żadnych ulg, ani 10% koniec, nie? Żadnego liczenia i ten. Ale no, chcę go zlikwidować. Ale gdyby się nie dało zlikwidować, to zamiana na tego typu obrotowy czy od przychodu nie jest niczym lepszym. Dlatego, że skomplikowaność tego podatku byłaby jeszcze większa niż w podatku od dochodów. Dlaczego była, no do, mówię o CIT-ie, przepraszam, tam ja chciałem zlikwidować CIT, bo to o przedsiębiorstwach w tej chwili mówimy. To są tego typu podatki takie same, tylko dla przedsiębiorstw, tu dla osób prywatnych. Więc ten CIT chciałbym zlikwidować, jak nie, to go tam zmniejszyć, ale zamienić go na ten od przychodu bym nie chciał. Bo skomplikowaność od przychodu, jak powiedziałem, jest równie duża, bo są firmy, które mają 1 000 000 złotych przychodu, a 1 000 złotych zysku. Ze względu na specyfikę, no bardzo wielkie obroty i tak dalej, nie? Są firmy, które mają 5 000 złotych obrotu, a też 1 000 złotych zysku. Ale dużo pracy wkładają, one z własnej, mniejsze obroty są i tak dalej. I dzielenie tego teraz na, w tym etapie na te firmy, ile to procent zmienić stawkę? Dla takich firm, co mają duże obroty, mały zysk, taki procent, prawda, tego przychodu, dla takich inny. I tak można by 70 rodzajów tych trzeba byłoby zrobić. I one musiałyby żyć, zmieniać je błyskawicznie cały czas. To jest niemożliwe prawie do opanowania. No bo wiecie Państwo, zostawienie jednego podatku od obrotów, no to oznacza, że dla niektórych jest straszliwy, czyli większy podatek aniżeli ich zysk, a dla niektórych po prostu jest śmieszny, bo stanowi z zysku tam mikroskopijny ułamek, nie? Także no, ten podatek jest niezwykle trudny do poboru i co więcej, on daje Państwu uprawnienia do władzy nad każdym przedsiębiorstwem. Bo dla danego rodzaju działalności damy wyższy ten od przychodu. Jednolitego się nie da dać. To jest, mówię Państwu, to jest niemożliwe, bo zniszczyłoby się część dziedzin, a część nie. Tylko wtedy on by mógł być jednolity, gdybyśmy zamknęli Polskę ze światem i bardziej niż za komuny było. I dajmy jednolity, wtedy te ceny wszystkie tak się równują, zmniejsza się handel na niektórych działach, że gdzieś tam coś z życiem funkcjonuje, a jakieś państwowe przedsiębiorstwa z podatku się dofinansuje. Tak było w Polsce, tylko był taki okres i fatalnie to działało, nawet komuna nie potrafiła tego siłą przeprowadzić, więc nie, jest to fatalny podatek. Pani Ewa pyta, co pan myśli o tym, żeby zlikwidować etaty, umowy o pracę, ażeby każdy, kto chce pracować, miał własną działalność gospodarczą, nawet jeśli miałby pracować dla kogoś, to na zasadach partnerskich, a nie jak dotąd na zasadzie poddaństwa, w zamian za przywileje typu zasiłek chorobowy czy macierzyński. Ja nie mam nic przeciwko temu, że ludzie zakładali firmy i tak pracowali jako firma u kogoś. To jak najbardziej mi się to podoba, to. Ale też nie widzę powodu, żeby zabraniać innego rodzaju umów. Niech ludzie umawiają się między sobą jak chcą. Państwu nic do tego. Państwo nie powinno się wtrącać do zawartych umów. Minimalne państwo służy tylko do jednego. Pilnowania, żeby te umowy zawarte przez ludzi były dotrzymane. A jakie oni zawrą umowy, w jaki sposób, za jakie pieniądze i tak dalej, to guzik państwu do tego. Bo zostawmy wolność ludziom działania i zarabiania. Zwłaszcza w chwili, gdy ten PIT zniknie, to już tym bardziej, no to co Państwu do tego, jakie tam są umowy, jakie wysokości stawek i tak dalej. Więc ja się zgadzam z Pani kierunkiem, że to jest bardzo dobry sposób. Ja bym namawiał do takiej działalności, do takiego sposobu życia i zarabiania i pracowania, bo on mi się podoba, ale namawiał, a nie zmuszał, dlatego że Państwo nie powinno zabronić innych umów, że inni ludzie będą tak chcieli. Uważam, że bije pan na łopatki wielu ze swoich kolegów pod względem doświadczenia oraz wiedzy. Dlaczego pan nie pracuje nad większym
i bardziej skutecznym dotarciem do większej grupy odbiorców. Nie uważa pan, że to przyniosłoby efekt? Sam Hołownia ma 600 tysięcy odbiorców, a pan zaledwie 10 tysięcy. A powinniście mieć porówno. Pozdrawiam. No tak, no. Proszę pana, ja pracuję. Pani. Proszę pani, nie wiem kto, przepraszam, nie zwróciłem uwagi. Proszę pani, ja pracuję nad tym. Być może kiepsko pracuję, może się nie nadaję do tego, nie wiem. Ale wiem tylko tyle, że za moimi plecami nie staje żadna potęga finansowa. Nikt mnie nie wspomógł w tej sprawie. Praktycznie robię to sam tu z kolegą i kilkoma osobami. Tak naprawdę. Sam muszę to finansować z własnych pieniędzy. I na dodatek zacząłem to robić teraz. Bardzo niedawno. A nie mam historii podniesionych łapek w komputerze, łapek do góry sprzed roku, czy tam sprzed ilu, jak nie wiem kto tam, Duda, pan Bosak, czy ktoś inny, bo ja tego nie miałem, nie? Jak mówiłem, nie miałem parcia na szkło. Teraz chcę to zrobić, zacząłem i się pojawiły. No na razie jest mało, bo to cóż, ja tam funkcjonuję, jak tak naprawdę, 3 tygodnie? Ja nie wiem ile to tak, jak zacząłem naprawdę funkcjonować. Przedtem byłem zajęty w ogóle nie telewizją, tylko zbieraniem podpisów. To nie miało nic wspólnego jeszcze z kampanią wyborczą. Także no zacząłem to i no chciałbym robić to, co pani mówi, ta rada no jest słuszna, no powinienem to robić. I robię to, czy dobrze, czy źle, zobaczymy. Moim zdaniem robię to najlepiej i najskuteczniej, jak w historii do tej pory Kongresu Nowej Prawicy było. W tak krótkim czasie zdobyć tego typu popularność, to się nie zdarzyło, no jeszcze nawet i w historii UPR. Korwin rozwijał swoją popularność przez lata dziesiątki, prawda? Ja nie, ja teraz dopiero 3 tygodnie temu wystrzeliłem. Dlatego dobrze, że te wybory się przedłużą. Mam szansę. Co pan sądzi o Józefie Piłsudskim oraz Romanie Dmowskim? No jakbym miał wybierać kogoś z tych dwóch, to Dmowskiego, no poza wszelką dyskusją. Nie tylko, że w sumie więcej zrobił dla Polski. Bez niego nie mielibyśmy niepodległej Polski. Bez niego i bez Paderewskiego. Poza wszelką dyskusją. Tu Piłsudski, to potem mówię o tym, co się działo z państwami zachodnimi i wszelkimi konferencjami. To on naszą Polskę wyprowadził na niepodległość. Natomiast zwróćcie uwagę państwo na to, że były dwie wielkie postacie. Piłsudski i Dmowski. Któż ustąpił w imię jedności narodu i dobra Polski? Dmowski usunął się. Wiedział, że jak zostanie, to będzie wojna między nim a Piłsudskim i dla Polski może się to źle skończyć. I on się usunął po prostu. A co do Piłsudskiego, wiele rzeczy, gotów go jestem pochwalić. Tu nie jego wina, że Dmowski się usunął, a on został. To tylko chwała dla Dmowskiego, prawda? Tutaj nie mogę go ganić za to. Natomiast, no co dużo określić, no w tym 26 roku, no... czy to tu historycy się spierają, dobrze zrobił, czy źle. Na pewno złamał konstytucję i to wszyscy o tym wiemy. Ale tu nie będę wnikał w to, czy to jak ktoś mi da dobre argumenty w jedną, ktoś w drugą, być może się przychylę. Nie specjalizuję się w tej sprawie. No. Gorsza sprawa jest już potem z panem generałem Rozwadowskim, który wygrał bitwę warszawską, a który przez Piłsudskiego został zniszczony i w sumie zginął, umarł przez niego, dlatego że był konkurentem do sławy. A przecież bitwę warszawską wiadomo było, że wszyscy mają wiedzieć, że wygrał Piłsudski, a nie Rozwadowski. No i tu jest ten problem, tu mamy ten problem. Otóż dla mnie cel nie uświęca środków. Niestety środki były podłe i dlatego w tej sprawie, jeżeli chodzi o pana Piłsudskiego, w tej sprawie go nie szanuję. Wiele innych spraw, gdzie Polska mu sporo zawdzięcza, więc nie, sumarycznie na plus, ale ta sprawa dla mnie ciąży, bardzo, bardzo, bardzo ciąży, jeżeli chodzi o pamięć Piłsudskiego. Pan Konrad pyta, czy popiera pan swobodny obrót nieruchomościami rolnymi na terenie Unii Europejskiej. Obecne regulacje skutecznie uniemożliwiają nabywanie takich nieruchomości obcokrajowcom, osobom prawnym i osobom fizycznym niebędącym rolnikami. Czy słusznie pana zdaniem? Oczywiście, że powinien być uwolniony obrót rolą. Natomiast to, co tu pan wspomniał, że osoby nie będące rolnikami, że nie mogą nabyć ziemi, jest to skrajny bolszewizm. Ale taki bolszewizm, że gdyby w czasach PRL-u ludzie usłyszeli, że jest tego typu zakaz,
to by mówili, że rany boskie, że nawet u Stalina nie było tam, bo nie było tak. W Bolszewii w latach 30. nawet takiego potwornego prawa nie było. Byliby zdumieni, że możliwie ktoś może pomyśleć coś o czymś takim. A tu PiS wprowadził, proszę bardzo, bolszewicki zapis. Ja, Żółtych Stanisław, który chciałbym na przykład na roli porobić, kupić sobie hektar ziemi i tam posadzić buraki, ziemniaki i tak dalej. Nie, ja nie mogę. A kto może? A mogą ci, co uzyskają zezwolenie od PiS-u. Bo jest tam taki zapis, że on może każdemu zezwolić, prawda? Czyli stworzyliśmy kastę ludzi, którzy mogą coś i mają prawo i mogą skupować ziemię i kastę ziemi ludzi, i większą oczywiście kastę ludzi, nie kastę, tylko już pozostałych ludzi, którzy tego nie mogą. To było tylko w tym celu zrobione. Ale zrobiony bolszewicki przepis, to po prostu moje określenie chyba wystarczy za mój stosunek do tego zakazu kupowania ziemi przez nierolników. Panie Stanisławie, oddam na pana głos. Będę pana popierał, bo jest pan idealnym kandydatem. Pozdrawiam, pan Wojciech. Dziękuję, panie Wojciechu. No to ostatnie pytanie. Gdzie jest pan na wakacjach, że taki wodospad? Ten wodospad, no kurczę, Norbert, powiedz mi, gdzie to pojechaliśmy. Jesteśmy głęboko w Bieszczadach. Głęboko w Bieszczadach w lesie, żeby, jesteśmy, tak. ABW do nas nie zapukało. Tak, schowaliśmy się przez ABW, bo na szczęście ta biurokracja spowodowała, że jeszcze tu nie dotarli, no bo muszą tak tych papierów tam podpisać, także. A nie mów, gdzie jesteśmy, nawet w tych Bieszczadach, to... No oni tam się nie dowiedzą. No, mają sprzęt jakiś tam, ale nie umieją obsługiwać też. Specjalnie zmyliłem wroga. Dobra. Dziękujemy Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę na koniec, że jeśli ktoś z Państwa chce dorzucić parę groszy do naszej kampanii, właśnie, żebyśmy mieli tyle samo obserwujących co pan Hołownia, albo właśnie go przeskoczyli, to zapraszamy na stronę wspieraj.stanisławżółte.pl. No dzięki Bogu, że przypomniałeś sobie, bo ja zapomniałem. Szanowna Pani, no a mówiłem, że nie miałem za plecami wielkich pieniędzy, tylko swoje wydaję, ale swoich wydałem naprawdę dużo i mam, znaczy rodzina została nieźle poszkodowana. Uważa Pani, że powinno być więcej głosów? No proszę wpłacić parę złotych i to naprawdę załatwi sprawę. No do wszystkich to mówię, no. No jak mamy wygrać te wybory, muszę kilka złotych dostać, no, bo na kampanię. Zapraszamy do udostępniania, zostawiania hashtag Rzetek i zapraszania znajomych. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę i zapraszamy jutro. Dziękuję bardzo, do jutra.